Rozwieszał plakaty szkalujące ministra zdrowia. Gigantyczne zadośćuczynienie dla aktywisty w polityce.pl Dziennikarz i aktywista otrzyma zadośćuczynienie za zatrzymanie przez policję. Dziennikarz i aktywista związany niegdyś z Gazetą Wyborczą otrzyma 50 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za to, że został zatrzymany przez policję pisze w piątek w polityce.pl Portal wskazuje, że to on włamywał się do wiat przystankowych i wsadzał w gabloty plakaty szkalujące ministra zdrowia. Portal przypomina w piątkowej publikacji, że sprawa była głośna w maju 2020 roku, gdy na przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie pojawiły się plakaty obrażające ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Portal w wpolityce.pl ustalił wtedy, że znaną z licznych prowokacji ulicznych organizowanych m.in. przez warszawski strajk kobiet i obywateli RP aktywistkę. Drugim sprawcą miał być związany niegdyś z Gazeta Wyborczą, dziennikarz. Jego pełnomocnicy złożyli zażalenie na fakt zatrzymania Sabeli przez policję. We wrześniu 2020 roku sąd uznał jednak, że zatrzymanie było legalne, prawidłowe i zasadne. Sąd uznał, że sprawstwo aktywisty jest wysoce uzasadnione. Wskazał jednak kilka uchybień. Wskazuje w swoim piątkowym materiale portal w Z informacji portalu wynika, że pełnomocnik aktywisty zwrócił się do Sądu Okręgowego w Warszawie z pozłem sprawie, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku zatrzymania. Jak podaje w polityce.pl, 17 listopada sąd przyznał mężczyźnie 50 tysięcy. Złotych za dość uczynienia.